Strasznie długo was nie było, już myślałem, że coś się stało. No kochany, z kucharzem sprawę trzeba było załatwić, węgiel też załatwić, wody nałapać, to i nam mi zeszło, no grunt, że jajeczko jest. Chyba już podstygło, obłupiam. Chleb by się przydał. Właśnie, przydałby się. A, tarta bułka może być? Jaka tarta bułka? No, ta tu na krześle. Boże, kochani, siadłeś na moje słone paluchy! Przepraszam, nie wiedziałem, że słone, ale chyba nic mi nie będzie. A co ma ci być? To teraz ja jestem stratny. Teraz to ja się mogę tym tylko popudrować. Coś ty, tartą bułką krosty będziesz miał. Słuchajcie, obłupałem, możemy dzielić. No dobra, tylko jak? No może tak, żeby było sprawiedliwie. No, można i tak. A może są jakieś inne propozycje? Można według zasług. Właśnie, gdzie jest nóż? Chwilę, ale według jakich zasług? Nieważne, grunt, że podstawa do dzielenia jest. Najpierw się podzieli, a potem się ustali według jakich, no. Słuchaj, ale w ten sposób to my się chyba bardzo cofamy. A nie lepiej powiedzieć wracamy? Albo kontynuujemy? Albo jeszcze lepiej, idziemy naprzód? No może i lepiej, a jak się okaże, że w ogóle wyprzedziliśmy i zgadliśmy, to co? No to jak w końcu to podzielić? No to może według tych, no, równoleżników. Kochany, ty sobie nie rób jaja z globusa. Z jaja globusa. Ty widzisz jakieś podobieństwo? No to jest też okrągłe. Tak? A ty wiesz, co by się porobiło, gdyby się Ziemia zrobiła właśnie taka? Ty wiesz, jakby nas w pionie wyciągnęło? Na razie jesteśmy w poziomie i nikt nas nie wyciąga. Tak? Ty nie przerywaj, jak tłumaczę. Jak tłumaczę! Wyobraź sobie, że do takiego Gdańska byś 3 albo 4 dni jechał. A po co ja mam teraz jeździć do Gdańska? Słuchaj, to nie jest taki zły pomysł z tym dzieleniem, jak on mówi. Tak? A tak. Równoleżnik to jest tak czy tak? Najczęściej tak, ale są różne tereny. No, można by spróbować. Poleciałoby się tak, najpierw tędy. Tu omiń. Tak? I dookoła, i to by było dla ciebie. Tak? Potem tędy. A to czego omijasz? Bo tu gorąco. To jest podstygło. Tu? A gdzie ty masz palec? Tu. A nie, tu jeszcze ciepło. No, bo tu blisko żółtka. Tak. I poleciałoby się dookoła. I to by było dla mnie. Zaraz, to dla mnie nic nie zostaje? Jak to nic, kochany, cała Antarktyda. No nie! Nie, ja się nie zgadzam. Czuję się wykolegowany terytorialnie. Ty! A jeść chcesz? A co to ma wspólnego? No nic, tak pytam. No pewnie, że chcę i dlatego na Antarktydę się nie zgadzam. Słuchaj, to może jednak podzielimy wzdłuż, tak tradycyjnie. Po południkach. Nie, po ćwiartce. Tak jest, bardzo dobrze. Będzie nadwyżka, będzie można sprzedać albo wymienić. A kto będzie chętny na ćwiartkę jajka? Kochany, ty się nie wymądrzaj. Będzie taki chętny, co będzie chętny. A poza tym sprzedawać trzeba, nie czytałeś? Ale będziemy głodniejsi o jedną ćwiartkę. Gdyby tych ćwiartek było więcej, to ja rozumiem. Nic nie rozumiesz. Ćwiartek może być więcej, bo możemy zakupić kurę. Tak jest, albo półtorej z kuprem, żeby się niósł. Tak jest. Ale to się nie opłaci. Nie opłaci się, ale kupować trzeba. Jest kopno, musi być sprzedaż. Eksport, import. Dajesz, kupujesz. Bierzesz, oddajesz. Patrzysz, nic nie masz. Rozumiesz? Nic nie rozumiem.